Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę podzielić się ze wszystkimi naszą wielką, głęboką radością. Dziś rozpoczynamy jubileusz 50-lecia przyjazdu sióstr do Afryki. Sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. To tutaj, w 1973 roku, pierwsze siostry przyjechały do Burundi, konkretnie do Musongati. I to tutaj, w tym kraju, wszystko się zaczęło. Dzisiaj rozpoczynamy nasz mały jubileusz. Jubileusz 50-lecia, aby podziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski. Aby podziękować Bogu za Jego opiekę nad nami i nad tym krajem, który przeżywa razem z nami wiele problemów i dni bardzo trudnych. Chcemy podziękować Bogu za Jego opiekę nad nami. Chcemy podziękować Panu Bogu za każde powołanie sióstr Afrykanek. Chcemy też podziękować Panu Bogu za nasze dzieła, które pomagają ludziom chorym, biednym, dzieciom, i którym pracują już siostry Afrykanki. Pragniemy podziękować też naszej Matce Generalnej i zgromadzeniu, które nam pozwoliło wyjechać na misję. W tych latach 70. w Polsce było bardzo trudno, a jednak nasza Matka Generalna Cecylia wyczuła tą prośbę Chrystusa, że żniwo jest wielkie, ale robotników ciągle mało i nam pozwoliła wyjechać. Wszystkim tym, którzy z nami świętują dzisiaj nasz mały jubileusz, szczególnie naszą Matce Generalną, z całym zgromadzeniem, życzymy miłego święta i przeżywania z nami w duchu dziękczynienia Panu Bogu. Pour tous les personnes qui fêtent avec nous, notre fête, nous souhaitons bonne fête. Pour tous les sœurs et frères africains, nous souhaitons Musi Mukuru Midza.